Ja bym się z wami chciała podzielić z czymś, co aktualnie przeżywam w swoim życiu. Ponieważ jestem świadoma tego, że jako prorok to, co dzieje się u mnie, ma też szerszy wydźwięk. Więc chciałbym, żebyście mnie bardzo uważnie posłuchali i konfrontowali się z tym, o czym będę mówić. Słuchajcie, jakiś rok, może dwa lata temu, nie pamiętam, złapałam taką klasyczną infekcję, zapalenie pęcherza. Prosta sprawa. Postąpiłam w sposób klasyczny, położyłam ręce, piłam więcej wody, pojadłam sobie żurawinki. Dwa, trzy dni wszystko ustąpiło, objawy ustąpiły. Już nie miałam problemów z pęcherzem, więc uznałam, że temat jest załatwiony. Ale temat wrócił jak bumerang ostatnio. I to zdwojoną siłą, ponieważ ta infekcja, ona już zaczęła postępować i ona już doszła do nerek. Nie dając wcześniej przez wiele, wiele czasu żadnych symptomów, żadnych objawów. Chcę wam coś przez to pokazać, coś wam powiedzieć. I chcę, żebyście się z tym konfrontowali. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o poziom ciała, ale chcę, żebyście głównie rewidowali to, o czym mówię, na poziomie własnych dusz. Zwykła infekcja. Zwykła infekcja. Podeszłam do niej w sposób bardzo powierzchowny. Uznałam, że to, że ustąpiły objawy, że skończyły się symptomy, to jest załatwiony temat. I nie pociągnęłam tego tematu dalej. I wiecie, co powinnam była zrobić na tamtym etapie? Powinnam po wszystkim zrobić sobie podstawowe badanie moczu i sprawdzić, czy nie rozwija się dalej infekcja bakteryjna. Badanie moczu kosztuje 20 zł. Nie zrobiłam tego. Moja arogancja w tamtym momencie doprowadziła do tego, że nie zrobiłam nic z tym tematem. Załatwiłam go tylko i wyłącznie powierzchownie. Nie dokonałam głębszej analizy. Co doprowadziło do tego, że kiedy pojawiły się pewne okoliczności w moim życiu, kiedy spadła mi odporność, kiedy dużo pracowałam, wyjeżdżałam i tak dalej, powstało pewnego rodzaju środowisko do tego, aby ta infekcja dalej zaczęła się rozwijać i postępować. Ja tylko i wyłącznie zaleczyłam problem, ja go nie wyleczyłam. Bo uznałam, że skoro nie mam symptomów i nie mam objawów i nic mnie nie boli, nie szczypie, to temat jest załatwiony. Ale nie zrobiłam niczego, żeby zajrzeć i sprawdzić dogłębnie, czy temat jest załatwiony. Wiecie, i pojawiły się sprzyjające okoliczności i ta infekcja zaczęła postępować, ale zaczęła postępować w sposób utajony. Ponieważ przez długi okres czasu ja nie wiedziałam o tym, że ja mam infekcję bakteryjną. Ponieważ już nie było problemów z pęcherzem, ale pojawiło się osłabienie organizmu i pojawiły się od czasu do czasu delikatne kucie gdzieś tam w lędźwiach. Wiecie, ja totalnie nie miałam pojęcia, że ja mam w ogóle jakąkolwiek infekcję. Ja myślałam, że to jest kwestia mojego, tego, że chodzę na treningi, wiecie, robię martwe ciągi, że to coś od okresu i tak dalej. Wiecie, ja to zbagatelizowałam. Nie byłam świadoma. Nie połączyłam tych kropek na ten okres czasu. Ale ostatnio miałam taką inspirację, żeby zrobić sobie zwykłe badanie moczu. Nie wiedząc o tym, że cokolwiek jest nie tak, po prostu poszłam za impulsem, zrobiłam badanie moczu i wyszło, że jest infekcja. I że już jest w takim miejscu, że dotyka już moich nerek. A w momencie, kiedy dotyka ta infekcja już nerek, trzeba działać bardzo szybko i trzeba działać już antybiotykiem. I nie wystarczy już zwykła żurawinka, ponieważ nieleczona infekcja bakteryjna może doprowadzić do dysfunkcji w działaniu nerek. I trzeba działać natychmiast. I to już antybiotykiem, osłonowo, trzeba już tego pilnować, co ile godzin trzeba brać ten antybiotyk i tak dalej. Chyba drugi raz w życiu w ogóle biorę antybiotyk. Jestem teraz akurat na takim etapie tej terapii. Wystarczyło na samym początku zrobić sobie podstawowe badanie. Nie zrobiłam tego przez własną arogancję. Do czego to doprowadziło? Że straciłam czas, energię, pieniądze. Chcę, żebyście zrewidowali
siebie pod tym kątem. I nie mówię tutaj tylko o ciele, bo ja po prostu podjąłem taką decyzję, że ja będę niwelować wszystkie zaniedbania i poprosiłam Ducha Świętego, by mi pokazywał wszystkie miejsca zaniedbania, począwszy od mojego ciała. W związku z tym wychodzą takie rzeczy. Ale chcę, żebyście zrewidowali też pod kątem swojej własnej duszy. Bo może być taka sytuacja, a jestem przekonana, że niektórzy z was tak mają, że zaleczyliście tylko problem, a nie wyleczyliście go. Że są dalej pewne miejsca ran, traum, pewne miejsca, które nie są przerobione do końca. I uznaliście, że ponieważ nie ma już symptomów, to ten problem został rozwiązany, ponieważ was już nic nie boli, nie uwiera, nie przeszkadza. I mówicie, od pół roku nie piję, od roku nie mam myśli depresyjnych. Ale czy zrewidowałeś dogłębnie to? Czy ty zerknąłeś tam głęboko z Duchem Świętym? Czy poprosiłeś, aby cię wprowadził głęboko w prawdę? Bo jeżeli podszedłeś tego tematu w sposób powierzchowny i powiedziałeś, nie mam objawu, więc problem mam załatwiony, to ja ci powiem tak, jeżeli tego problemu nie masz załatwionego do końca, to on się ujawni prędzej czy później. I ty możesz przez okres czasu, długi okres czasu, nawet nie być świadomym tego, że postępuje pewnego rodzaju infekcja w twojej duszy na przykład. Ale kiedy się ujawni, bo się ujawni, to przywali ci z potężną siłą i okaże się, że będziesz musiał poświęcić o wiele więcej czasu, energii, może pieniędzy, żeby ten temat odkręcić i zamknąć. Zaleczenie czegoś to nie jest wyleczenie. Musicie być tego świadomi, że to, że ustały jakieś symptomy, nie oznacza jeszcze, że temat jest załatwiony. Bo może być coś niedomkniętego i wystarczy 1%. Wystarczyło, że zostały jakieś bakterie. W sprzyjających warunkach one zaczęły znowu się rozwijać i namnażać. I ty możesz być nieświadomy tego przez długi okres czasu, ale mówię, wyjdzie ci to prędzej czy później, a koszt będzie o wiele większy, niż się spodziewasz. A my nie mamy już dzisiaj, słuchajcie, czasu, żeby się bujać z tymi samymi sprawami cały czas. Ja też z wami rozmawiam, znam was. I są takie osoby, które mają cały czas te same problemy, powracają te same rzeczy, te same myśli, te same nawyki. Z czego to się bierze? Z tego, że temat został niezałatwiony do końca. Bo może dzisiaj nie masz myśli depresyjnych, ale niech powstanie pewne środowisko i wtedy ci wyjdzie, czy ta depresja do ciebie wróci, czy nie. Na przykład. Nie mamy czasu, żeby to sprawdzać w czasie. Lepiej przyjść do Ducha Świętego dziś i zrewidować to, czy nie jest przypadkiem tak, że te rany nie są wyleczone, tylko i wyłącznie zaleczone. Nałożyłeś plasterek na tą ranę i mówisz, no nie cieknie mi ropa, wszystko jest w porządku, ale przyjdzie dzień, że przesiąknie ten plasterek i ta ropa znowu zaczyna wyciekać. I zacznie wyciekać. Niektórzy mają takie podejście, że skoro nic się nie dzieje, to jest okej. A ja ci mówię, że wystarczy 1%. I diabeł tam będzie wracał. Będzie wracał. Często to, co nazywamy takim demonicznym powrotem, my o tym często mówimy. Wiecie, co to jest? To jest stworzone środowisko dla działania demonów. I to środowisko kto tworzy? Człowiek, który nie zamknął tych drzwi, który jedynie uznał, że ustały symptomy i to jest wystarczające. Zaleczył, ale nie wyleczył do końca. Diabłu wystarczy 1% niedomkniętych drzwi. I będzie tam drapał pazurem. I później się dziwicie, niektórzy z was, że jest tak zwany demoniczny powrót. Że znowu uderzają te same myśli, wracają stare toki myślowe, stare nałogi. I dziwicie się, co się dzieje, mówicie i gromicie diabła. Ale często chodzi o to, żeby wyeliminować środowisko. Środowisko, które pozwala, aby ta infekcja postępowała. Rozumiecie, co mam na myśli? Chcę, żebyście podeszli do tego tematu bardzo poważnie. Żebyście przyszli z tym do Boga i powiedzieli tak, Boże, ja chcę zobaczyć każde miejsce mojego zaniedbania. Nie chcę bazować tylko na tym, co mi się wydaje,
że załatwiłem w sposób powierzchowny. Ja potrzebuję Ciebie, tego, abyś prowadził mnie we wszelką prawdę w danym temacie. Chcę to obejrzeć i decyduję się przejść całą drogę w związku z tym. Może całą tak zwaną terapię. Ja nie wiem, co będzie Ci potrzebne, ale chcę, żebyś nie załatwiał tego tematu w sposób powierzchowny. Że ponieważ dziś nic się nie dzieje i dziś mnie nie boli, to znaczy, że temat jest załatwiony. Bo może się okazać, że nie. I stracisz wtedy czas, energię i pieniądze. I być może coś więcej, co już sobie z Bogiem zbudowałeś. Ponieważ diabeł jest tym, który Cię przyjdzie, aby okraść. Więc proszę Was, podejdźcie do tematu bardzo poważnie. Dzięki.